Pierwszy miesiąc gry za nami i walka jest niezwykle wyrównana. W tym podsumowaniu trzy mecze Superligi, gdzie ciężko wskazać wyraźnego faworyta. Zwłaszcza, że dwie drużyny, które jesienią kończyły w fatalnych nastrojach, znów są mocne. Chodzi oczywiście o Elitę Nowy Dwór i Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Tymczasem prezesi są jak nowi. Nie tylko zmienili barwy z czarnych na granatowe, ale do zgranego od lat składu wpuścili nieco świeżości i zaliczają dobry sezon. Poza wpadką na inaugurację wygrywają wszystko raczej zdecydowanie. Co na to historycy i statystycy? Swoje dwa mistrzostwa prezesi zdobyli w edycjach wiosennych w 2016 i 2018 roku. Teraz co prawda nie wiosna, a bardziej lato, ale odstęp dwuletni jest zachowany. W zeszłotygodniowym starciu z Blicem nie dali rywalom złudzeń. Do przerwy tylko 2-0, ale mocną końcówką wyśrubowali wynik na 7-1. Elita Nowy Dwór mistrzem nie była nigdy, ale dwa srebrne medale ma już na koncie. Za sobą ma też prawdopodobnie kłopoty z fatalnej dla nich jesieni, a dobrą grą chcą zatrzeć te wspomnienia jeszcze bardziej. Podobnie jak prezesi, Elita zaliczyła jedną porażkę, a tak w ofensywie gra nawet efektowniej. W minionym tygodniu rozprawiła się z Kuchcikiem Kuźniki, który mistrzem był, ale 11 lat temu. 5-1 to efekt dobrej pierwszej połowy, gdyż w drugich 20 minutach padła tylko jedna bramka, bo wynik był rozstrzygnięty w zasadzie po kwadransie gry. Teraz mały przerywnik z niższej klasy rozgrywkowej, gdzie mimo że ZKS Kuźniki nie doznał jeszcze porażki w tym sezonie, dopiero w czwartym tygodniu świętował pierwszą wygraną. Pierwsze zwycięstwo cieszy i dalej walczymy o mistrzostwo. Jak kadra w tym sezonie? Poza tym, że liczna, jakieś zmiany były? Nie było znaczących zmian. Jedno wzmocnienie, przyszedł kolega, który poprzedni sezon grał w drużynie naszych przeciwników, których ograliśmy teraz 4-0 w Core Service. Momentami szeroka kadra nam przeszkadza, bo gramy po 6 minut połowę, bo po trzech zawodników na jedną pozycję. Ale z drugiej strony mamy świeżość, wszyscy cały czas biegają i dajemy na boisku z siebie wszystko. Na pewno naszym największym atutem jest fakt, że jesteśmy ekipą, jesteśmy zgranymi chłopakami, gramy na swoim boisku, na swoim terenie. Jest to nasza twierdza. Od 10 meczów nie jesteśmy tutaj pokonani. Właśnie jesienią były mecze wyjazdowe grane, teraz od razu się to przekłada na lepszą dyspozycję, tak? Tak, graliśmy również kilka sparingów przed sezonem na tym boisku. Również nie zanotowaliśmy żadnej porażki. Same zwycięstwa, jeden remis. Powiem Ci tak, kto za każdym razem od 5 lat, kto coś mówi, że nie przegrywamy, nie ten, i mówi to w wywiadzie, z reguły potem przegrywają w pierwszym możliwym, także z kim gracie? Następny mecz gramy z Leroyem. I poprzedni mecz z nimi na Dębowskiego przegraliśmy 1-4. Aha, no to aczkolwiek rachunki uważam, do wyrównania. Tamten mecz był w miarę wyrównany, tylko zapragnął nam po prostu szczęścia. Na koniec wracamy do Superligi, a tam znowu Elita, która mierzyła się z 3M. O drużynie z Nowego Dworu już mówiłem, to może powiem coś o ich rywalach. Tylko co? Mają szeroką kadrę, mają nowe, ładne stroje, które są dla nich bodajże czwartym kompletem. Po białych, czarnych i zielonych przyszedł czas na bordowe. Co by tam jeszcze dobrego o nich powiedzieć? Mają już punkt na koncie, więc nie jest tak źle. No i rozegrali najmniej meczów w stawce, więc jeszcze sporo grania przed nimi.